pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii słowa słyszeliśmy dramatyczne wydarzenia z życia siedmiu braci i ich matki. Wydarzeń bardzo dramatycznych, bo wszyscy ponieśli śmierć. Tylko dlatego, że chcieli chodzić ścieżkami Bożych przykazań. Chcieli być wiernymi dekalogowi, tak jak ich w domu uczyła matka. Można by o tych siedmiu braciach powiedzieć, że byli w pewnym sensie niezłomni. A nie ten ostatni, któremu proponowano, że jeśli tylko posłucha rozkazów, dekretów tyrana, nie tylko, że ocali swoje życie, ale także będzie się cieszył przywilejami i rozmaitymi godnościami królewskimi. Wszyscy ponieśli śmierć. Byli niezłomni. Świadkami tego wydarzenia była matka. Możemy sobie wyobrazić, jaki ból przeżywała z tego tytułu, że traci jednego po drugim synu. Ale możemy też powiedzieć, że była chyba w jej sercu duma z tego tytułu, że porządnie swoich synów wychowała i że do końca byli wierni, nawet za cenę życia, tym ideałom, które im przekazywała. Do tego wydarzenia opisanego w drugiej księdze machabejskiej nawiązywał w jednej ze swoich homilii wygłaszanych w domu świętej Marty papież Franciszek. Podczas tej mszy świętej między innymi powiedział, że to, co chciał wprowadzić w swoim jej państwie Antioch Epifanes, to właściwie zdrada własnych tradycji religijnych. Polega to na dokonywaniu takich zmian na siłę, które zaprzeczają wierności bardzo ważnym wartościom. To zaprzedawanie się w dziedzinie wiary, nakazom, rozkazom władcy tyrańskiego, który chciał w swoim kraju wprowadzić pogańskie obyczaje. Takie działanie Ojciec Święty porównał do działania szatana, zła w świecie, który nieraz człowieka kusi do tego, ażeby był światowy, za cenę wierności tym wartościom, w które głęboko wierzył, w jakich był wychowywany. Konsekwencje takiej postawy uległości, jak mówi Ojciec Święty, są bardzo daleko idące. Bo najpierw wprowadza się zwyczaje pogańskie, potem wydaje się dekrety dla całego państwa, aby wszyscy stali się jednym narodem, jednakowo myśleli, jednakowo działali, by byli poprawni pod każdym względem. Papież zaznaczył, że tego rodzaju postawy, działania są także obecne w świecie współczesnym. One dzieją się także na naszych oczach.
idąc za tym, co światowe, wielu zaprzecza własnej tożsamości, odwraca się od Boga i na tę drogę chce wprowadzić innych. To, co w tej chwili mówię o braciach machabejskich i o ich matce, wydaje się, że można w całej pełni odnieść do żołnierzy, których nazwano kiedyś wyklętymi, a lepiej o nich mówić, że są niezłomnymi. Nie poddali się sowietyzacji naszej ojczyzny. Pozostali wierni ideałom, w jakich wzrastali w swoich domach, wychowywani w poczuciu odpowiedzialności za ojczyznę przez rodziców, przez ówczesnych nauczycieli, wychowawców i przez kapłanów tamtych czasów. Dobrze, że takie ideały, wartości są przypominane naszej młodzieży. Dowiedziałem się z mediów, że 9 stycznia tego roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim odbył się etap szkolny konkursu pod hasłem „Żołnierze wyklęci, obudźcie Polskę”. Celem tego konkursu jest zachęcenie młodzieży do poznania losów żołnierzy niezłomnych oraz historii państwa polskiego. Przypomnienie historii Polaków, bohaterów, którzy przede wszystkim należeli do Armii Krajowej i stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowania naszej ojczyzny Związkowi Radzieckiemu. Byli niezłomni za cenę ofiary życia. Ale chodzi o to, żeby ofiara ich życia przyniosła owoc, nie poszła na marne, żebyśmy tych wartości, którym oni służyli, byli wierni dzisiaj. Myślę, że można żołnierzy niezłomnych także w jakiś sposób objąć myślą i sercem, kiedy staje się przed grobem nieznanego żołnierza gdziekolwiek, kiedy to uczynił w 1979 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, wypowiedział między innymi następujące słowa. Przyklęknąłem przy tym grobie, aby oddać cześć każdemu ziarnu, które padając w ziemię i obumierając w niej przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara męczennika w obozach i więzieniach, czy to będzie ziarno ciężkiej codziennej pracy w pocie czoła, na roli, przy warsztacie, w kopalni, w hutach i fabrykach, czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, która nie cofa się przed daniem życia nowemu człowiekowi i podejmuje cały trud wychowawczy. Czy to będzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, instytucjach, na warsztatach narodowej kultury? Czy to będzie ziarno modlitwy i posługi przy chorych, cierpiących, opuszczonych? Czy to będzie ziarno samego cierpienia na łożach szpitalnych, w klinikach, sanatoriach, po domach? Wszystko, co Polskę stanowi. W tym wielkim dziele pomnażania dobra, które rodzi się nieraz w cierpieniu, nieraz także za cenę krwi, za cenę życia, mamy pozostać wierni, cierpliwie czekając i na owoce takiej wierności. Także i
w naszym życiu i w świecie współczesnym, i w Polsce, naszej ojczyźnie, także i pośród nas, gdziekolwiek jesteśmy i żyjemy. Bądźmy niezłomni w wierności wartościom, które wynieśliśmy z naszych domów. Pielęgnujmy je, przekazujmy następnym pokoleniom. Amen.